to Mariusz Pudzianowski wraca po wielomiesięcznym rozbracie z MMA. Czy tęskniłeś za tymi walkami w KSW? Oczywiście, że brakowało troszeczkę tej adrenaliny, wszystko się troszeczkę ostatnimi czasy, przez ostatnie półtora roku, przez rok pomieszało. Rok temu chyba dokładnie o tej porze miałem wchodzić do klatki, ale wszystko, nie dość, że powiedzmy jakaś tam delikatna kontuzja była, później, dwa dni później odwołali całkowicie tą galę, więc wszystko się tak niby nałożyło. No troszeczkę brakowało tej adrenaliny, już niewiele tego czasu mi zostało i każda walka gdzieś tam odroczona dla mnie, no to jest strata czasu, więc chcę ten czas, który mi został do końca, a już niedużo, wykorzystać jak najbardziej intensywnie, więc fajnie, że udało się to wszystko doprowadzić do końca i wejść. No i też taka małutka nutka niepewności była dwa dni temu, czy nawet chyba wczoraj, czy to wszystko się odbędzie, no ale odbędzie się. No kurczę, widzę, strasznie naładowany jesteś, tak jakbyś już chyba chciał wejść do tego oktagonu. Powiem ci może tak, naprawdę 3 miesiące treningów ciężkich było, no i ta energia troszeczkę rozpiera wszystko, po prostu przypilnowane było na ostatni guzik i jedzenie, i witaminy, i suplementacja pod kątem wydolnościowym, wszystko przygotowane. Kondycje jak robiliśmy, to nie robiliśmy typowe bieganie, bieganie to tylko uzupełnienie było, sparingi po 3-4 rundy i z dobrymi zawodnikami, a jak dobrze wiecie, że jeden z naszych zawodników z wagi ciężkiej, Daniel, to tam nie ma, że Daniel wolniej, co to nie możesz, nie? I 5 sparingów pod rząd było, 3-rundowych z Danielem, środa, piątek, ja mówię, już Daniel, ostatniego sparingu nie robię z tobą, no bo u Daniela nie ma, że coś tam, i z Danielem może być tak, że ostatni sparing można w trąbę dostać, no i kontuzja będzie, więc mówię, dobra, ostatni sparing robię 3 rundy, z 3 z chłopakami innymi, tak żeby dojechać, kasków na zakładałem, zabezpieczyłem się, żeby po prostu czegoś nie było, no w wadze ciężkiej chwila nieuwagi, no i albo gdzieś coś po prostu wykręcone później, albo no złamane, albo palce połamane, więc ostatni tydzień po prostu obchodziłem się z sobą jak z jajkiem, dojechałem do końca, jest dobrze, nic nie boli. To ta rana na nosie to Daniel, rozumiem? Przemilczmy to, proszę następny zestaw. Rozmawiałem wczoraj z Bombardierem, powiedział mi, że jego zdaniem senegalskie zapasy są bardziej wymagające, bardziej brutalne niż MMA, ty byś się z tym zgodził? Wiesz co, nie neguję żadnej dyscypliny sportu, czy to boks, czy to MMA, czy to parter, czy jiu-jitsu, każdy w swojej dziedzinie jest dobry i nigdy nie można lekceważyć żadnego przeciwnika, na pewno go nie lekceważę. A jak ja to powiem, zawsze powtarzam i wielu innych zawodników powtarza, to klatka wszystko zweryfikuje. No, czasami bokser wchodzi i mówi, nie, ja w boksie sobie poradzę. Jeden zapaśnik wchodzi, nie, zapasy mam dobre, to ja pozamiatam. MMA to nie zapasy, MMA to nie boks, MMA to nie sam parter. Trzeba być wszechstronnym, troszeczkę wszystkiego po trochu liznąć i dopiero wejść do klatki i pokazać, co jest się wartym. Jadłem ci śniadanie z Bombardierem. O dziwo, zjadł tylko miskę owoców, natomiast warunki fizyczne naprawdę imponujące. One na tobie też robią wrażenie? Wiesz co, te warunki fizyczne na mnie nie robią wrażenia. Dlatego, że nieraz przekonać się można było, że zawodnik bardzo silny wchodził. Ja też byłem silniejszy od swoich zawodników parę razy, od moich przeciwników. Byłem silniejszy 2 razy. No i ja tej siły czasami nie potrafiłem wykorzystać, dlatego że ta siła w MMA to jest zupełnie inna siła, która jest w zapasach, a inna siła jest w MMA. Trzeba w pewnym momencie przyspieszyć, tu trzeba zwolnić, tu trzeba poluzować. Jemu troszeczkę tego doświadczenia będzie brakowało, a ja nawet na tych sparingach, tych setki sparingów, no i z zawodnikami bardzo czynnymi, żeby wytrzymać 3 rundy razy 5, to trzeba było mądrze myśleć, bo 3 rundy wytrzymać w wadze ciężkiej to nie jest proste. Jeżeli w wadze ciężkiej robi się już 3 rundy, no to trzeba umiejętnie to rozkładać, bo to nie jest proste w wadze ciężkiej 3 rundy przewalczyć. Bombardier obali Pudziana, czy to Pudzian obali Bombardiera? Powiem ci może w ten sposób, żeby on mnie przewrócił, musi się bardzo dużo nastarać, albo po prostu przypadkiem ja się przewrócę. Nawet w ostatniej walce, gdzie było no, z młodym zawodnikiem Erkojunem, 28 lat, tam 108 kg ważył, tak naprawdę on mnie nie przewrócił. Ja się sam przewróciłem, po prostu błąd popełniłem przy przewracaniu, no i ja sam, tak on mnie nie przewrócił. No, od kilku walk no, radzę sobie w tym wszystkim, więc no, ostatnio akurat Szymon Kołecki mnie obalił, no ale to już było coś grubszego, no bo tam już ta noga po prostu nie pracowała. No i myślałem, że jestem niezniszczalny, ale jednak Mariusz jest zniszczalny i ta noga może nie powinienem wtedy wchodzić, bo noga była urwana, no ale co, Mariusz nie pójdzie? Nie poszedł.
Przed walką z Argojonem wpadliście na taki ciekawy pomysł, no jak się okazało dobry. Czyli nie trenować jak z najlepszymi zawodnikami, tylko z takimi właśnie jak Ercoyun. No i to zaowocowało. Czy tutaj nie było takiego pomysłu, żeby zamiast na przykład Daniela, no, który jest kilka klas wyżej od Bombardiera, nie spróbować właśnie takich debiutantów około 140-150 kg? Po prostu walczyć dokładnie z tym, z czym się zmierzycie w klatce, tak jak było przy Erku. No fajnie byłoby, tylko teraz pokaż mi 2 metry chłopa, 140 kg, który troszeczkę pojęcia ma o czymkolwiek. No jeżeli bym sobie wziął takiego 140 kg, no on 2 minut, no mówmy sobie szczerze, no nie wytrzyma, no 2-3 minuty taki zawodnik, który nie trenuje. Nawet zastanawiam się, czy chłopaków ze Strongmana nie wziąć takich 140 kg. No zawodnik z podnoszenia ciężarów, no nie wytrzyma 3 minut, no mówmy sobie szczerze, gdy przycisnę troszeczkę tempo, tu poszarpę, on się sam po 3 minutach przewraca. Jak go zobaczyłeś, to jakie pierwsze myśli? Myślałem, że będzie większy, czy właśnie mniejszy? Kogo się spodziewałeś, kogo zobaczyłeś? Nie, akurat do czynienia z takimi wielkimi chłopami miałem na co dzień, więc 2 metry 140, 150, 170 kg. Ja byłem w podnoszeniu ciężarów, czyli w tym strongmanie całym, najmniejszy. Więc takie 2 metry 150, 140, to taka norma to była. Więc ja takie wyobrażenie miałem. No i z tymi wielkimi chłopami wygrywałem, obiegałem ich jak chciałem i kiedy chciałem, mimo to, że ważyłem 130 kg, to wygrywałem z nimi prawie zawsze. To przypomnij, bo 151 kg to jest drugi wynik po Baterbinie, a ile ty miałeś, jak walczyłeś na KSW 12? To nie było około 142? Powiem ci tak, początki moje, kiedy wszedłem na salę, w 2009 roku wróciłem z Mistrzostw Świata, wtedy byłem wicemistrzem świata, Mistrzostwa Polski, Europy, to i na pierwszy raz na salę wszedłem, ważyłem 143 kg i byłem w stanie wytrzymać tylko 2 minuty. Na tamten czas było 2 razy 5 plus 3 dogrywka, no to chłopaki mówią, potrenowaliśmy sobie troszeczkę, mówią, to teraz czas sparingowy. Po 2 minutach położyłem się i mówię, róbcie ze mną co chcecie, jak chcecie, możecie mnie nawet wynieść, nie byłem w stanie wstać. Ja nie byłem wtedy w stanie wytrzymać jednej rundy, a jak już tą jedną rundę wytrzymałem, no to ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Wtedy chyba z Kawaguchim, on miał wtedy rekord 11 albo 12 do 1, ja nie wiem, jak do szatni doszedłem. Bombardier mówi, że nie, jakby w niego w Senegalu nie jesteś tak popularny jak on, w ogóle nie jest tak, że mnóstwo osób cię zna, u nas jest odwrotnie, ale powiedział, zdradził, że od 5 lat cię śledzi. Jesteś zaskoczony? Nie jestem zaskoczony akurat, ja też akurat mniej więcej gdzieś coś słyszałem, że coś takiego są, te senegalskie zapasy, gdzieś tam to się obie, jeżeli się obraca w sztukach walki, no to interesuje się różnymi dziedzinami, to tym troszeczkę, no akurat Senegal, no jest to Senegal, jest to troszeczkę odległy afrykański kraj, no i u nich te zapasy są bardzo popularne, prześledziłem to wszystko, no i te zapasy są bardzo popularne i on jest tam bogiem u nich, no i nie ma co się dziwić, każdy kraj ma swojego bohatera, u nas był Małysz, jest potem teraz Robert Lewandowski, ja gdzieś też tam jestem w tym czubku, gdzieś coś tam, no a on u siebie jest tym bohaterem narodowym też, no to u nich te zapasy są chyba drugim sportem po piłce, jak się nie mylę, więc no jest naprawdę znanym zawodnikiem, no i no cóż, przyjechał do Polski, zobaczymy, kto wyjedzie. W senegalskich zapasach każdy zapaśnik ma swojego czarnoksiężnika i pytaliśmy wczoraj Baterbina, czy będzie Bombardiera, przepraszam, czy będzie rzucał czar na ciebie. Ten czarnoksiężnik, on mówił, że w MMA to nie działa i tak się zastanawiam, czy to nie jakaś zasłona dymna jest tutaj. Oczywiście oglądałem jego social media, tam troszeczkę treningów, to co robił, zobaczyłem, jak sobie radzi z taką oponką, no to no nawet mimo to, że ja już nie dźwigam tych ciężarów ileś tam lat, to tą oponkę jeszcze, tę 300-kilową, obróciłbym parę razy jeszcze, by musiał się popatrzeć na moje plecy. Gdyby dostał troszeczkę tych ciężarów, nawet ten worek 120-130-kilogramowy, to bym go obiegł chyba z 2-3 razy, no ale tak jak powiedziałem, no tutaj ręce machają. Chwila nieuwagi, po prostu gdzieś tam zagapienia się, ręka moja w dół poleci, machnie tą ręką, tym cepem przysłowiowym, no i mogę kopytami się nakryć, więc na pewno go nie lekceważę, muszę być bardzo uważny. No i wiadomo, no chłop siłę na pewno ma, no ileś lat te zapasy robił, no to trenując, nawet przewracając się góra, dół, przez 20 lat tą siłę wytrenujesz, więc trzeba być uważnym.
Pytaliśmy się też, jaki jest plan na Mariusza Pudzianowskiego. Powiedział, że będą łokcie, będą ciosy, będą zapasy i nawet tam te łokcie zaprezentował, jak będzie bił. Czar pryśnie, jak pierwszą bombę dostanie na głowę. No, będę po prostu na bezczela dochodził do niego, no nie obawiam się. Wiem, że jestem świadomy tego, że jestem szybszy, tylko muszę po prostu uważać, bo na pewno taki byk rozjuszony ruszy do przodu. No i muszę być przez pierwsze 2 minuty bardzo elektryczny, a później będzie wypłata. Sądziłeś, że po tych 11 latach to ty będziesz zwierzyną, a nie myśliwy, i ty będziesz musiał uciekać, ty będziesz szybszy, ty będziesz miał lepszą kondycję i każde umiejętności prawdopodobnie po kolei, to ty będziesz musiał punktować, uciekać i jego przetrzymać. No to wtedy w 2009 roku chyba nikt tak by nie przypuszczał. Ja nawet w 2009 roku nie przypuszczałem, że ja będę prawie 12 lat w MMA. No panowie, no bądźmy szczerzy, no miało być to tylko zabawa na 2-3 razy max, a tutaj 22 razy wszedłem do klatki, więc po prostu no to taka niespodzianka chyba wyszła sama z siebie, że ja nie przypuszczałem, że ja tyle lat mogę wytrzymać w MMA. No właśnie, Mariusz, ile ta zabawa, bo mówisz, że bawisz się MMA, będzie trwała jeszcze? Już niedługo jestem świadomym człowiekiem swojego ciała, wszystkiego, jeszcze ten rok, następny, i chyba już trzeba będzie pomału powiedzieć dziękuję i niech młodzi trenują. Tą wiedzę, którą mam, można młodym będzie sprzedać. Wiadomo, że może jakimś ewenementem w tym MMA nie jestem, jakimś omnibusem, jakimś tam bardzo dobrym zawodnikiem, ale jestem rzetelnym, pracowitym zawodnikiem, który jeżeli nawet mimo to, że nie ma jakichkolwiek za dużych umiejętności, ale naprawdę nie brakuje mi systematyczności i ciężkiej pracy w tym. Są jeszcze nazwiska typu na przykład Ford, Martin Ford, z którym chciałbyś się zmierzyć, czy nie myślisz o tym, nie wychodzisz poza tę walkę z Bombardierem? Powiem może tak, jak Martin Ford będzie chciał, bardzo chętnie, do odważnych świat należy. No, on jest młodym zawodnikiem, perspektywy ma. No, no proszę bardzo, no starego dziadka by dostał, jak ja to mówię na siebie, już mogę powiedzieć w sporcie, no stary dziadek już, troszeczkę wiekowym zawodnikiem, w sporcie zawodowym już jestem. Proszę bardzo, do odważnych świat należy, jak taka okazja będzie, bardzo chętnie jestem otwarty na taką propozycję. Na koniec jeszcze bym się pobawił w takim razie w typera. Nie jest wykluczone, że taka walka jak Bombardier Ford dojdzie do skutku. Jeden waży 140, drugi 150. Stosunek masy mięśniowej do tłuszczu jest strasznie, totalna dysproporcja, no bo jednak umówmy się, Bombardier tego tłuszczu ma dużo więcej, Ford jest wycięty pod igłę. Kogo byś typował w takim pojedynku? Ten, kto ma więcej kondycji, czy jednak senegalskie zapasy? Powiem ci może tak, patrząc na Martina Forda, to co on robi, no macha tymi cepami, przez minutę machałby. No i jakby trafił, by ubił. Drugi, powiem ci chyba, trudno typować, 50-50 postawiłbym. Ty, jakby ta walka wyszła za pierwszą rundę, to by się po prostu tarzali. Tam już po prostu leżenie byłoby jeden na drugim. To może by było podobne coś takiego jak Popek z Oświęcimskim. Ten, który będzie na górze, ten wygra. Tam już po prostu nie było uderzenia, tylko ten, który, na którym leżał. To, no ale no, no, trzeba po prostu nazwać rzeczy po imieniu, no to tu trzeba troszeczkę doświadczenia i dotlenić taką masę mięśni, masę mięcha dotlenić, to jest nie lada wyczyn. Ja wiem, o czym mówię, dlatego że ja miałem podobnie, no łapałem powietrze na początku, no rękoma i nogami, gdzie się tylko dało. Ja jestem zdania, że ty dzisiaj jesteś tak nabuzowany, że chyba byś wyszedł z Fordem i z Bombardierem na dwóch na jednego do walki. Powiem ci, że odpocząłem troszeczkę w tym tygodniu, już te treningi zjechałem, bo trenowałem 6 dni w tygodniu, 2 razy dziennie. No i ten tydzień to tylko treningi były, bo 40 minut. Zawsze były sparingi na koniec. W poniedziałek sparingi zapaśnicze, 2 razy 10 minut, czyli 2 minuty, 2 minuty. Jechaliśmy tak 5 rund po 2 minuty, minuta przerwy. Środa, następne 3 razy 5 minut. Piątek, 3 razy 5 minut, a w międzyczasie jeszcze sparingi w parterze, to gdzieś też się wychodziło na czworaka, a jak dostałem troszeczkę powietrza w tym tygodniu, no to już po prostu czegoś brakuje, po prostu to nie to, od 3 miesięcy, 6 dni w tygodniu brakuje mi czegoś, brakuje, no po prostu, no to jakoś za świeży jestem, już mnie nosi, no Bombardiera mogę na plecy wziąć i wójdę z nim z tego hotelu. Dziękuję, w takim razie czekamy na show. No. Mam nadzieję, że pojedę. No tak jak ja wczoraj powiedziałem, no to wywrotką przyjechałem po niego, a jest co zabierać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.